Uwaga! Film jest kompilacją części informacji znalezionych przeze mnie w kilku książkach i artykułach na temat miasta i nagrałem go, bo sprawia mi to frajdę. Ponieważ nie spędziłem x lat na badaniu historii Częstochowy, nie nazywam siebie specjalistą, a w filmie mogą pojawić się pewne nieścisłości, za które przepraszam. Jeśli nie możesz tego zaakceptować, wyślij wiadomość na adres. Fundacja Przeciwko Pasjonatom Historii wypowiadającym się bez tytułu profesora małpa@gmail.com. Cześć, witajcie ponownie. A więc w końcu po przeczytaniu 1800 stron ważących około 8 kg udało się i dzisiaj poznacie historię mojego miasta, czyli Częstochowy. A w dzisiejszym filmie Kordycki mówi, żeby Szwedzi sobie poszli, władca Polski wozi gruz, typ z wąsem rabuje bank oraz co łączy Jerzego Waszyngtona i częstochowskie wodociągi. A więc zapraszam na kolejny odcinek. Częstochowa po raz pierwszy, jeszcze jako osada, została wspomniana w 1220 roku, ale tak naprawdę to historia miasta zaczęła się od pewnego księcia, który nieco później, bo pod koniec XIV wieku, władał tutejszymi terenami. Nazywał się Władysław Opolczyk i to właśnie on założył miasto Częstochowe, a w jego sąsiedztwie, na pewnym wzgórzu, ufundował klasztor ojców Paulinów, do którego sprowadził słynny obraz Matki Boskiej. Według legend został on namalowany przez świętego Łukasza na deskach stołu świętej rodziny, który z kolei był dziełem samego Jezusa. I już niewiele po przybyciu na Jasną Górę stał się obiektem wydarzeń, które zszokowały opinię publiczną średniowiecznej Polski. Otóż jak już częstochowski klasztor Paulinów zaczął zyskiwać na znaczeniu, doszło do napadu, podczas którego cudowny obraz został uszkodzony. Rabusi okazali się być powiązani z husytami i ówczesny władca Polski, Władysław Jagiełło, wściekł się tak bardzo, że początkowo chciał najechać Królestwo Czech. Ale gdy okazało się, że wśród złodziei większość stanowili Polacy, wszystko jakoś tak rozeszło się po kościach. Ba, jeden ze sprawców napadu, Jan Kuropatwa, dożył późnej starości i został doradcą króla Kazimierza Jagiellończyka. W każdym razie obraz został sprofanowany i uszkodzony, w związku z czym wysłano go do Krakowa na renowację. Po kilku latach obraz wrócił na Jasną Górę oraz wydano wykaz cudów i łask dokonanych za sprawą wizerunku. Podobno za wstawiennictwem Matki Boskiej Częstochowskiej ktoś się nawet ożył. Popularność klasztoru zaczęła rosnąć, napędzając jednocześnie ruch pielgrzymkowy. Gośćmi Paulinów byli niejednokrotnie władcy Polski oraz zaczęto wydawać specjalne przewodniki dla osób z zagranicy. Tutaj jednak musimy podkreślić sobie jedną rzecz. Jasna Góra nie była wtedy częścią Częstochowy. Na wzgórzu zadomowili się Paulini i powoli rozwijali swój kompleks klasztorny. Tuż obok istniała jeszcze należąca do nich osada o nazwie Częstochówka. A samo miasto? Zostało ulokowane jakieś 2 km dalej, nad Wartą, a jego centrum stanowił ten plac znany dzisiaj jako Stary Rynek. Obok wybudowano kościół świętego Zygmunta, którym od XV wieku opiekowali się Paulini. Jako że każdego dnia trzeba było odprawić mszę świętą, a z zakonnikom średnio widziały się codzienne spacery z Jasnej Góry, to wybudowali sobie mały klasztor w samym mieście, który dziś prezentuje się tak. Częstochowa posiadała również mury miejskie, a tuż poza nimi założono cmentarz. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że częstochowianie i Paulini żyli w pełnej harmonii. Dla przykładu, pewnego razu okazało się, że klasztor nielegalnie sprzedawał jedzenie pielgrzymom, ograniczając w ten sposób dochody samego miasta. Innym razem zakonnicy, tak o, zawłaszczyli sobie należącą do mieszczan łąkę, urządzając na jej terenie sadzawkę z ogrodem. Z drugiej strony, znana jest sprawa częstochowskiego wójta, który został oskarżony o zabicie jednego z Paulinów, a kiedy indziej przeor klasztoru zażądał od miasta wydania chłopów, którzy zbiegli z dóbr zakonnych, a ukrywali się w Częstochowie. Ale to też nie oznacza, że nikt inny nie dawał się częstochowianom we znaki. Otóż pewnego razu poszło na przykład o piwo. W średniowieczu miasto administracyjnie należało do starostwa olsztyńskiego. Dzisiaj powiedzielibyśmy do powiatu olsztyńskiego.
W każdym razie mówię to, bo pewnego razu jego starosta postanowił sobie pokpić z mieszkańców, nakładając podatek o wysokości 20 groszy na każdego, kto ważył piwo. Przy okazji obiecał wycofać to zobowiązanie w momencie, jak tylko mieszkańcy pokażą mu dokument lokacyjny, udowadniając, że w Częstochowie podatki miały być wyliczane w jakiś inny sposób. Niby wszystko fajnie, tylko że wspomniany dokument zaginął jakieś 250 lat wcześniej i starosta doskonale o tym wiedział. Mieszkańcy oczywiście nie chcieli płacić, to starosta zaczął się mścić i niszczył pola oraz pastwiska należące do miasta. W końcu całą tę samowolkę ogarnął król Zygmunt III Waza, który przy okazji wizyty w Częstochowie zobaczył, co starosta tutaj nawyprawiał. I tak oto, krok po kroku zbliżamy się do potopu szwedzkiego. Tuż przed nim w okolicy klasztoru Paulini wybudowali nowicjat dla osób chcących wstąpić do zakonu, a przy nim wzniesiono kościół świętej Barbary. Swoją drogą to ponoć tam rabusie porzucili obraz Matki Boskiej podczas słynnego napadu. Ale największe prace miały miejsce na samej Jasnej Górze. Co prawda centrum kompleksu wciąż stanowił stary, XV-wieczny kościół, ale to właśnie tuż przed potopem klasztor otrzymał jednolitą elewację, urządzono pokoje królewskie dla znamienitych gości oraz salę rycerską na audiencję władców. Wzniesiono także wieżę i skarbiec oraz przebudowano kaplicę cudownego obrazu. Ponadto architekt pochodzenia weneckiego, Andrea dell'Acqua, podjął się zadania budowy fortyfikacji wzgórza jasnogórskiego, a te miały już niedługo bardzo się przydać. A więc tak, obrona Częstochowy. Czas na jeden z najbardziej znanych momentów w historii Polski. Potop rozpoczął się w lipcu 1655 roku. Przegrywająca szlachta ochoczo i często bez walki podpisywała układy z agresorem, poddając się pod protekcję Karola Gustawa, króla szwedzkiego. Swoją drogą taki dokumencik podpisał także przyszły król Jan Sobieski. Sytuacja stała się tak dramatyczna, że władca Polski, Jan Kazimierz, wyjechał z kraju. Wtedy to król szwedzki nakazał swoim oddziałom zająć pograniczne twierdze, w tym Częstochowe, aby odciąć Rzeczpospolitą od przebywającego na Śląsku Jana Kazimierza. W międzyczasie Paulini nie siedzieli z założonymi rękami. W Krakowie wysłannicy przeora Augustyna Korteckiego w zamian za uznanie władzy Karola Gustawa wystarali się o dokument zapewniający nietykalność klasztoru. Mimo to wojska szwedzkie 18 listopada 1655 roku stanęły pod Jasną Górą, żądając wpuszczenia ich na obszar twierdzy. Kordecki się na to nie zgodził i okazał się mistrzem ciętej riposty, bo zwrócił uwagę, że klasztor przecież poddał się już władzy Szwedów, a tak w ogóle to jak żołnierze dostali rozkaz zajęcia Częstochowy, to Częstochowa jest tam o 2 km dalej, a tu jest Jasna Góra, więc możecie sobie już pójść. Ale oczywiście taka argumentacja nie miała szans przekonać szwedzkich dowódców i rozpoczęło się miesięczne oblężenie. Ataki artylerii przeplatane były kilkudniowymi okresami wyczekiwania. W międzyczasie Szwedzi dopuszczali się także małych podstępów. Dla przykładu wysłali do twierdzy starszego Polaka, który miał nakłaniać broniących do poddania się. Pod jego wpływem część załogi zdecydowała się zrezygnować z walki, ale Kordecki nakazał wypędzić z klasztoru prowodyrów buntu i kontynuować obronę. Do podobnej sztuczki Szwedzi uciekli się nieco później, ale już z gorszym skutkiem, bo wysłana osoba zamiast zniechęcać do obrony, zachęcała do trwania w oporze. Ostatecznie mający 10-krotną przewagę w żołnierzach, Szwedzi postanowili ustąpić. Na odchodne jeszcze nakazali Paulinom zapłacić 60 tysięcy talarów, a w przeciwnym wypadku zagrozili zniszczyć wszystkie posiadłości klasztoru w okolicy. Kordecki na to odparł, że może i by się zastanowił, ale na początku oblężenia, jak jeszcze wspomniane posiadłości istniały, a nie po miesiącu walki, już i tak po nich nic nie zostało. Obrona Częstochowy nie była pierwszym aktem oporu podczas potopu, ale miała niezwykłe znaczenie psychologiczne, łamiąc mit o tych niepokonanych Szwedach. Dodatkowej symboliki nadawał fakt, że narodowe sanktuarium zostało zaatakowane przez protestantów, czyli innowierców. Wieść o obronie przetoczyła się przez całą Polskę, a król Jan Kazimierz we Lwowie uznał Matkę Boską za królową Polski. A swoją drogą podczas trwającej wojny para królewska odwiedziła twierdzę jasnogórską i w trakcie pobytu
zakasała rękawy i zaczęła własnymi rękami wozić gruz z ziemią, aby pomóc przy umacnianiu klasztoru przed kolejnym możliwym oblężeniem. Natomiast po potopie rozpoczęto odbudowę zniszczonego w 60% miasta. Pewnie właśnie wtedy rozebrano zrujnowane w trakcie wojny mury miejskie. W tym okresie powstał również znajdujący się po drugiej stronie Jasnej Góry, lecz zachowany do dziś kościół Świętego Rocha. Kolejną ważną inwestycją była nowa świątynia dla konwentu Paulinów. Ciekawostka. Dekorację malarską wykonał do niej niejaki Karol Dankwart, który z pochodzenia był Szwedem. Nieco później zbudowano główną bramę do kompleksu oraz zmodernizowano fortyfikację i od tego czasu, czyli od połowy XVIII wieku, kształt Jasnej Góry niewiele się zmienił. Tymczasem za panowania Augusta II Mocnego w mieście miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Częstochowski wizerunek Matki Boskiej w 1717 roku otrzymał koronę od samego papieża. Była to pierwsza tego typu koronacja poza Rzymem. I wiem, że może brzmi to dzisiaj tak spektakularnie jak wyczyny Sabirżana Muminowa na skoczniach narciarskich, ale żebyście sobie wyobrazili, co to wtedy znaczyło, podam kilka liczb. Na uroczystości przybyło 200 tysięcy pielgrzymów. W ciągu 8 dni odprawiono 3252 msze święte i rozdano 148 tysięcy komunii. A przy okazji król najprawdopodobniej założył tutaj kolejne miasto. Mowa tu o wspomnianej na początku przyklasztornej osadzie zwanej Częstochówką, którą przemianowano na Nową Częstochowę. Centrum nowego miasta stanowił dzisiejszy rynek wieluński. Jego mieszkańcy żyli głównie z obsługi pielgrzymów, specjalizując się chociażby w produkcji dewocjonaliów, choć ich wykonanie często pozostawiało sporo do życzenia. Posługując się cytatem: przewielebni ojcowie jasnogórscy okazali wiele blach, na której raczej monstra, niżeli twarzy Najświętszej Panny i innych świętych wyrażone. Z tego powodu wprowadzono nawet specjalne kontrole jakości. Ale jak już wszystko zaczęło się powoli układać, to pod Jasną Górą ponownie stanęły wojska. Miasto i twierdza stały się areną walk podczas Konfederacji Barskiej, czyli zbrojnego wystąpienia polskiej szlachty przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim. Paulini początkowo próbowali zachować neutralność, jednak ostatecznie klasztor stał się bazą konfederatów. Przez niemalże 2 lata twierdzą jasnogórską dowodził Kazimierz Pułaski. Kilkakrotnie skutecznie odpierał ataki rosyjskie, lecz widząc upadek Konfederacji był zmuszony do ostatecznego opuszczenia Jasnej Góry. W czasie walk klasztor poniósł bardzo duże straty. Był obciążony dodatkowymi podatkami na rzecz wojska, majątki należące do zakonu zostały zupełnie zrujnowane. A już niewiele później Rzeczpospolita została wymazana z mapy Europy. Po drugim rozbiorze Polski Częstochowa trafiła do Prus. Początkowo nowe władze starały się za bardzo nie podpadać mieszkańcom. Na Jasną Górę przybył nawet sam król Fryderyk Wilhelm II i zapewnił, że obraz Matki Boskiej nie zostanie nigdzie przeniesiony. Próbowano uporządkować zabudowę miejską i podnoszono stan sanitarny miasta. Władze pruskie wspierały również osadnictwo żydowskie. Wyznawcy judaizmu mieszkali w Częstochowie już wcześniej, bo od początku XVIII wieku. Pierwsza synagoga znajdowała się w jednym z domów na rynku, a później wzniesiono bożnicę z prawdziwego zdarzenia przy ulicy Nadrzecznej. Za panowania pruskiego otwarto cmentarz żydowski pod wsią Kucelin i oficjalnie powstała częstochowska gmina żydowska. Lecz wtem niejaki Napoleon postanowił sobie nieco przemodelować granice w tej części Europy i tego to Częstochowa na krótki czas znalazła się w obrębie księstwa warszawskiego. Twierdzę jasnogórską przejęli żołnierze francuscy i polscy, którzy trzykrotnie musieli jej bronić przed wrogimi oddziałami. Oblężenie w 1813 roku było jednocześnie ostatnim w dziejach Jasnej Góry. Upadek księstwa warszawskiego rozpoczął w Częstochowie stuletni okres panowania rosyjskiego, podczas którego nastąpiło jedno z najważniejszych wydarzeń w historii miasta. Scalenie nowej i starej Częstochowy tworząc jeden organizm miejski. Do tej pory oba miasta łączyła polna droga, przy której pasły się jeszcze owce i kozy, a gdzieniegdzie stały pokryte słomą domy. I to ta droga stała się bazą dla dzisiejszej Alei Najświętszej Maryi Panny. Decyzję o połączeniu miast podjęto w 1824 roku, do czego oficjalnie doszło 2 lata później.
Wzdłuż nowych alei powstały dwa place. Dziś imienia Daszyńskiego, na miejscu dawnego cmentarza, oraz imienia Biegańskiego, gdzie zbudowano nowy ratusz. Natomiast naprzeciwko niego znajdował się stary, XVII-wieczny kościół świętego Jakuba, który powierzono pod opiekę siostrom Mariawitkom. Swoją drogą to dla sióstr powstał klasztor, w którym dziś znajduje się czwarte LO. Początkowo na drugim końcu alei miał powstać jeszcze jeden plac, ale ze względu na zbytnią pagórkowatość terenu zdecydowano się przekształcić go w parki jasnogórskie. W ciągu alei zbudowano również nowoczesny szpital, który znajdował się w tym miejscu. Swoją drogą paradoksalnie powstał on dzięki wódce, bo został sfinansowany z pieniędzy, które miasto pobierało jako opłatę za licencję na sprzedaż alkoholu. Po wytyczeniu alei próbowano wydzierżawić znajdujące się przy niej działki, ale szło to dość topornie. Pojawiały się nawet opinie, że w wyniku połączenia miast Częstochowa wymrze i wszyscy przeprowadzą się do Żarek. Ale w sumie ciężko się dziwić pesymistom, skoro 20 lat po wytyczeniu alei 70% działek wciąż było niezabudowane, a na wielu rosły ziemniaki i zboże. Tymczasem rozpoczęły się przygotowania do powstania styczniowego. Pielgrzymki na Jasną Górę zaczęły przekształcać się w patriotyczne manifestacje, rozprowadzano ulotki nawołujące do rewolucji, a nowo wzniesiony pomnik Kordeckiego stał się symbolicznym miejscem zgromadzeń. Podczas powstania w okolicy miało miejsce około 40 potyczek, a niektórzy zakonnicy zasilili szeregi walczących. Mieszkańcy byli jednak świadkami aresztowań oraz wywózek na Sybir, które nie ominęły Paulinów. Następowały również egzekucje, m.in. za karczmą Ostatni Grosz, od której nazwę wzięła jedna z dzielnic Częstochowy. Upadek powstania dość mocno odbił się na mieście, a zwłaszcza na Jasnej Górze. Do klasztoru wprowadzono rosyjski garnizon, ograniczono liczbę zakonników, zamknięto nowicjat, a na dodatek to władze zaczęły decydować, kto w ogóle może wstąpić do klasztoru. Jako popowstaniowy bonus wyburzono także kościół świętego Jakuba, a na jego miejscu wzniesiono cerkiew prawosławną pod wezwanie świętych Cyryla i Metodego. A żeby jeszcze dopiec częstochowianom do żywego, to przed Jasną Górą postawiono pomnik cara Aleksandra II, władcy Rosji podczas powstania styczniowego. Jednak koniec XIX wieku to dla samego miasta okres rozwoju. Zaczęły powstawać nowe zakłady przemysłowe, w tym takie, których nie było nigdzie indziej w okolicy, jak chociażby fabryki zapałek, igieł, tapet czy guzików z orzecha kamiennego. No dobra, może nie brzmi to jakoś spektakularnie, ale w tamtym czasie świadczyło to o sile i różnorodności lokalnej gospodarki. W ogóle ten cały orzech kamienny do produkcji guzików trzeba było sprowadzać z Kolumbii i Ekwadoru. Ale odłóżmy na bok guziki i igły, bo najważniejsze dla Częstochowy były dwie gałęzie przemysłu. Włókienniczy i metalurgiczny. Jeśli chodzi o tę pierwszą gałąź, to na wspomnianym wcześniej Ostatnim Groszu założono fabrykę o nazwie Błeszno, później przejęto przez Francuzów i przemianowano na Le Częstochowien. Na Stradomiu powstał należący do Belgów zakład o nazwie Stradom, a przy ulicy Krakowskiej działała firma Motte i spółka z kapitałem francuskim. Do Austriaka Wilhelma Brassa należała fabryka przy ulicy Targowej, a niewiele dalej założono zakład o nazwie Warta. Natomiast jeśli chodzi o przemysł metalurgiczny, to na czoło wysuwała się Huta Częstochowa założona przez Bernarda Handkego. To właśnie dla huty powstała dzielnica robotnicza o nazwie Raków. Dzięki przemysłowi liczba mieszkańców wzrosła niemal dziesięciokrotnie w ciągu zaledwie 50 lat. Przemysłowcy pozostawili po sobie również pałacyki, będące dziś jednymi z najpiękniejszych budynków w całej Częstochowie. Oto niektóre z nich. W mieście zorganizowano również pewną wystawę przemysłu i rolnictwa. Brzmi nudno? No to posłuchajcie. W ciągu 2 miesięcy odwiedziło ją ponad 500 000 osób, a kilka pawilonów wzniesionych na to wydarzenie zachowało się do dziś. Przy okazji organizowano wycieczki, zawody sportowe, widowiska teatralne, a nawet rajd samochodowy. Przybyło prawie 700 wystawców, w tym firmy amerykańskie, francuskie, belgijskie, czeskie, szwajcarskie, angielskie, a nawet brazylijskie. I to wszystko w Częstochowie, w
1909 roku. W związku z rozwojem miasta planowano nawet uruchomić linię tramwajową, do czego wtedy nie doszło, oraz zdecydowano się wybudować nieco większy kościół, który mógłby wspomóc w obsłudze wiernych. Dziś tym kościołem jest częstochowska katedra, choć siedzibą biskupa stała się dopiero po I wojnie światowej. Wzniesiono również kościół ewangelicki oraz nową synagogę, która znajdowała się na miejscu dzisiejszej Filharmonii Częstochowskiej. A tuż przed odzyskaniem niepodległości Jasna Góra była również świadkiem sporego skandalu. Bo jakimś dziwnym trafem po zaledwie 4 miesiącach nowicjatu do klasztoru trafił niejaki Damazy Macoch. Istnieją przypuszczenia, że był on agentem rosyjskiej ochrony, a w tamtym czasie powołania do zakonu wciąż nadzorowały władze rosyjskie. W każdym razie ojciec Damazy w 1910 roku na Jasnej Górze zabił siekierą swojego kuzyna, którego ciało, ukryte w sofie, wywiózł dorożką i wyrzucił do warty. Po odnalezieniu zwłok propaganda carska starała się wykorzystać zabójstwo, kompromitując Paulinów w oczach społeczeństwa. Uciekającego już Macocha zatrzymano w Krakowie, skąd starał się zbiec nieco dalej. Podczas śledztwa przyznał się również do okradania klasztoru jasnogórskiego, w tym do kradzieży koron zdobiących wizerunek Matki Boskiej. W ostateczności skazano go na 12 lat ciężkiego więzienia. Zmarł po 4. A już niewiele później wybuchła I wojna światowa. 3 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się niemiecka okupacja miasta. Kilka dni po wkroczeniu wojsk miała miejsce strzelanina między pijanymi żołnierzami, w wyniku której zginął jeden z wojskowych, lecz o jego śmierć oskarżono częstochowian. W ramach odwetu zamordowano kilku mieszkańców ulicy Siedmiu Kamienic, a kolejne 1000 osób aresztowano. W kolejnym roku Jasną Górę przekazano pod okupację Austriakom, tworząc w ten sposób enklawę otoczoną terenami okupowanymi przez władze niemieckie. Komendantem wojskowym klasztoru mianowano kapitana Klettlingera, który akurat został dobrze zapamiętany przez mieszkańców. Był on również gorącym orędownikiem zastąpienia pomnika cara Aleksandra II figurą Matki Boskiej, do czego ostatecznie udało się doprowadzić. W trakcie I wojny światowej w wyniku deportacji do Niemiec na Śląsk liczba mieszkańców Częstochowy spadła aż o 20%. Samo przejęcie miasta z rąk okupanta również nie przebiegło bezproblemowo. W centrum został zaatakowany kilkusetosobowy tłum. Rannych zostało tam około 40 osób. Ostrzelano także polskie patrole w Trzeciej Alei, a do kilkugodzinnej walki doszło w fabryce Pelcerów. Jednak koniec końców w wyniku zakończenia wojny Częstochowę włączono w obręb nowo utworzonej II RP. Podczas dwudziestolecia międzywojennego udało się doprowadzić do wielu zmian w mieście. Dla przykładu powołano diecezję częstochowską, a jej katedrą stał się kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny. Cerkiew Świętych Cyryla i Metodego oficjalnie została przejęta przez kościół katolicki i powrócono do wezwania Świętego Jakuba. Oprócz tego udało się chociażby uruchomić komunikację miejską, ale okres międzywojenny to dla Częstochowy głównie czas biedy i ciągłych kryzysów. Fabryki były zmuszone ograniczać produkcję i niekiedy pracowały jedynie 2-3 dni w tygodniu, co drastycznie obniżało i tak już nie najwyższe płace robotników. To z kolei przekładało się na liczne protesty, a niekiedy popychało ludzi w stronę świata przestępczego. Tutejsza policja walczyła z przemytem, spekulacją, pokątną produkcją alkoholu i kieszonkowcami atakującymi pielgrzymów. Ale zajmowała się również z dzisiejszego punktu widzenia dość specyficznymi kwestiami, jak zwalczaniem nielegalnych hodowli gołębi pocztowych oraz kontrolowaniem, czy prostytutki poddawały się 2 razy w tygodniu obowiązkowym badaniom medycznym. Ale jak już o przestępczości mowa, to przy próbie włamania do sejfu Banku Polskiego w Częstochowie zatrzymano Stanisława Cichockiego Szpicbródkę, jednego z najbardziej znanych przestępców w przedwojennej Polsce. Aby dostać się do banku, kupił mieszkanie w kamienicy obok i zaczął wykonywać otwór w ścianie. Policja jednak zwęszyła spisek i Szpicbródka została aresztowana. Co prawda nieco później zbiegł z częstochowskiego więzienia, ale gdyby napadł doszedł do skutku, byłby prawdopodobnie największym w ówczesnej Europie. I tutaj możemy pochwalić policjantów za skuteczną akcję, lecz z drugiej strony pewnego razu sami funkcjonariusze policji byli zamieszani w inną aferę związaną z nielegalną produkcją koron czeskich w Częstochowie. W przededniu II wojny światowej w Częstochowie mieszkało 137 tysięcy osób, co czyniło ją 8. największym miastem w Polsce.
Ponad połowa Częstochowian pracowała w przemyśle, a 20% mieszkańców stanowiła ludność żydowska. Przez cały okres międzywojenny Jasną Górę odwiedziło około 12 milionów pielgrzymów. Okupacja miasta rozpoczęła się 3 września 1939 roku. Częstochowianie już na samym początku wojny stali się ofiarami brutalności niemieckich żołnierzy. 4 września nastąpiły obławy w całym mieście. Wyciągano ludzi z mieszkań, palono budynki oraz następowały masowe egzekucje. Między innymi na dziedzińcu ratusza czy w okolicy kościoła świętego Zygmunta. Wielu ludzi zostało także zgromadzonych na placu przed katedrą, a gdy zaczęli wchodzić do świątyni, rozpoczęto ostrzał z broni maszynowej. Podczas tak zwanego krwawego poniedziałku zginęło w Częstochowie kilkaset osób. W kolejnych tygodniach następowały dalsze egzekucje i aresztowania. W trakcie okupacji przy ulicy Jasnogórskiej funkcjonował Urząd Pracy, za którym zorganizowano pilnie strzeżony obóz przejściowy dla osób deportowanych na roboty do III Rzeszy. Był otoczony drewnianym parkanem i drutem kolczastym z wieżyczkami i ruchomym reflektorem. Znajdowało się tutaj kilka baraków, a w każdym można było pomieścić około 1000 osób. Podczas wojny niemalże 1/4 Częstochowian doświadczyła przesiedleń i niewolniczej pracy na terytorium Niemiec. Wraz z prześladowaniami miastu starano się nadać jak najbardziej niemiecki charakter. Zmieniono nazwy wielu ulic, jednak najbardziej symboliczną było przemianowanie głównej arterii miasta na Aleję Adolfa Hitlera. Ponadto w Częstochowie utworzono dzielnicę niemiecką. Natomiast dla ludności żydowskiej w kwietniu 1941 roku zostało założone getto, które znajdowało się na obszarze dzisiejszego Starego Miasta. Jego likwidacja nastąpiła jesienią 1942 roku. W ciągu 2 tygodni do komór gazowych w Treblince deportowano z Częstochowy około 40 tysięcy osób. Dla pozostałych przy życiu zorganizowano tak zwane małe getto wokół częstochowskiego Starego Rynku, jednak po kilku miesiącach i ono przestało istnieć. Doszło wtedy do ostatecznego aktu samoobrony ludności żydowskiej, określanego czasem jako powstanie w getcie częstochowskim. W jego wyniku zginęło około 2000 osób, a pozostałe 4000 rozlokowano po częstochowskich fabrykach przemysłu zbrojeniowego. Do momentu wkroczenia Armii Czerwonej liczba żydowskich pracowników jeszcze wzrosła, a wojnę przeżyło około 1500 Żydów pochodzących z samej Częstochowy. Podczas okupacji w mieście powstał ruch oporów, w który włączyli się także Paulini z Jasnej Góry. Organizowano nasłuchy radiowe, tajne nauczanie, w tym studia filozoficzne i teologiczne, kolportowano prasę, prowadzono także działalność charytatywną. Najważniejszą akcją żołnierzy podziemia było uwolnienie z częstochowskiego więzienia podpułkownika Miereckiego. Dzięki pomocy samych strażników udało się tego dokonać bez jednego wystrzału. Natomiast w dniu urodzin Adolfa Hitlera, zaledwie 100 metrów od siedziby gestapo, członkowie ruchu oporu zdołali obrabować bank emisyjny. Akcją dowodził ksiądz Felix Kowalik. Ofensywa radziecka rozpoczęta 12 stycznia 1945 roku spowodowała panikę wśród niemieckich okupantów. 4 dni później w popłochu opuścili Częstochowę, zostawiając niedojedzony obiad w pokojach królewskich na Jasnej Górze. W porę ugaszono również podpaloną przez nich na dziedzińcu klasztoru ciężarówkę, która wybuchając mogłaby spowodować ogromne zniszczenia kompleksu jasnogórskiego. Sowieci wkroczyli do miasta dzień później. A więc jeśli chodzi o część historyczną, to by było na tyle, ale mam dla Was jeszcze bonusowe ciekawostki, więc nigdzie nie odchodźcie. W każdym razie dzięki za oglądanie, za dotrwanie do końca i jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie sobie łapkę w górę. Jeśli chodzi o najbliższe odcinki, to będą niebawem, bo już się tworzą, więc widzimy się niedługo. W przeszłości na Stradomiu znajdowało się wiele pól uprawnych należących do Częstochowian. W 1630 roku mieszczanin Stanisław Pierdoła zarządził, aby po śmierci sprzedać jego dobra, a zarobione w ten sposób pieniądze przekazać kościołowi świętego Zygmunta. Pole, które zostawił w spadku, nazwano, uwaga, Ogródkiem Pierdolińskiego. A z ciekawostek dla samych Częstochowian. Podczas 20-lecia międzywojennego handel dewocjonaliami, mimo wielu protestów ze strony sprzedających, udało się przenieść sprzed Jasnej Góry na ulicę Świętej Barbary, gdzie kramy znajdują się do dziś. Dodatkowo założono nowy plac targowy, rynek Narutowicza, ale najważniejszą inwestycją była budowa kanalizacji i wodociągów. Zadania tego podjęła się amerykańska firma Uhlen & Company,
która niespodziewanie zaproponowała rządowi polskiemu pożyczkę na ten cel w wysokości 10 milionów dolarów, a jednym z jej beneficjentów była właśnie Częstochowa. I tak, wiem, że brzmi to tak ekscytująco jak skręcanie długopisów, ale co ciekawe, w ramach wdzięczności za tę pomoc dość hucznie obchodzono w mieście 150. rocznicę uzyskania niepodległości przez USA. To właśnie w 1926 roku zmieniono nazwy trzech ulic w Częstochowie na Waszyngtona, Wilsona oraz Pułaskiego, który, jak już wiecie, w XVIII wieku bronił Częstochowy, a potem został bohaterem narodowym USA.